Oliwia Bieniuk to córka zmarłej aktorki Anny Przybylskiej oraz Jarosława Bieniuka. Dziewczyna już niedługo skończy 18 lat, ale póki co wciąż pozostaje pod opieką swojego taty, choć jego metody wychowawcze nie zawsze jej się podobają. Martyna Gliwińska, która jest w bliskiej relacji z byłym piłkarzem, wyjawiła prawdę o sytuacji w domu słynnej rodziny. Oliwia Bieniuk już niedługo skończy 18 lat, jednak wciąż nie może liczyć na ulgowe traktowanie ze strony swojego taty, Jarosława. Martyna Gliwińska, mama najmłodszego dziecka byłego piłkarza, wyjawiła, co dzieje się w domu słynnej rodziny. Nastolatka nie ma lekkiego życia, surowe metody wychowawcze jej taty zdecydowanie wpływają na jej codzienność. Oliwia Bieniuk nie zawsze zgadza się ze swoim tatą. Córka Anny Przybylskiej zdecydowanie odziedziczyła urodę po pięknej aktorce, która zmarła z powodu choroby nowotworowej w 2014 roku. Choć dziewczyna ma jeszcze dwóch młodszych braci, to właśnie nastolatka jest najpopularniejsza z rodzeństwa i przyciąga największą uwagę zarówno mediów, jak i fanów swoich rodziców. Dziewczyna nie ukrywa, że chciałaby spróbować swoich sił w showbiznesie, jednak póki co jej zapał stanowczo gasi tata, Jarosław Bieniuk. Opowiedziała o tym, jakie metody wychowawcze stosuje gwiazdor wobec swoich dzieci. Kariera Oliwki na pewno będzie. Ona przede wszystkim musi, i to powtarza ciągle jej tata, skończyć szkołę, wyznała Martyna Gliwińska w rozmowie z Jastrząb Post. Oliwia Bieniuk chciałaby mieć większą swobodę. Choć Oliwia Bieniuk ma już za sobą pierwsze kroki w zawodzie modelki oraz występy przed kamerą. Zgodę na jej uczestnictwo w różnych projektach wciąż musi wyrażać Jarosław Bieniuk. Gwiazdor uważa, że córka ma jeszcze czas na karierę, ale dziewczyna coraz częściej czuje się przez niego ograniczana, co powoduje napięcia w ich relacji. Na pewno się temu trochę buntuje, że nie może uczestniczyć w tym życiu tak, jakby chciała. Jednak tata jest jej opiekunem i musi się zgodzić na jakąś sesję zdjęciową. Widzę, że ona bardzo by chciała być modelką, występować przed aparatem i kamerą. Ją bardzo do tego ciągnie. Po rodzicach ma spektakularną urodę i myślę, że jeszcze o niej usłyszymy. Ale póki co dajmy jej jeszcze parę lat, przyznała Martyna Gliwińska. 2. Na razie Oliwia Bieniuk musi jednak podporządkować się do zasad, które wyznaje jej tata. Mimo to piękna nastolatka zyskuje coraz większe grono wielbicieli w internecie. Dziewczyna prowadzi konto na Instagramie, obserwowane już przez ponad 125 tysięcy użytkowników aplikacji, a liczba ta stale rośnie. Pomponik.